Przechodzimy do punktu numer 5 porządku obrad. Informacja na temat funkcjonowania Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszej sesji omówiony zostanie temat funkcjonowania szpitala w Goleniowie. Moim oraz przewodniczącego Rady Powiatu w Goleniowie, pana Kazimierza Zięby, zamiarem było zorganizowanie wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Jednak ze względów formalno-prawnych połączona sesja nie mogła się odbyć. Dlatego wspólnie ustaliliśmy, że punkt dotyczący informacji na temat funkcjonowania Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie zostanie przedstawiony podczas sesji Rady Miejskiej, a zaproszenie na sesję otrzymali wszyscy przedstawiciele powiatu. Informacje, jakie dopływają do mieszkańców gminy Goleniów w sprawie szpitala, są w ostatnim czasie przeważnie negatywne. Celem przedstawienia tej informacji jest uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania szpitala powiatowego. Jest pan starosta, który pierwszy zabierze głos, potem w planie jest prezentacja prezesa, pana Piotra Rucińskiego, na temat funkcjonowania szpitala i po tym otworzymy dyskusję. Bardzo proszę, panie starosto. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować panu przewodniczącemu w imieniu własnym, w imieniu radnych Rady Powiatu na czele z przewodniczącym Kazimierzem Ziębą za to zaproszenie i za możliwość spotkania obu rad, bo trzeba wspomnieć, że jest to chyba w pewien sposób moment historyczny, kiedy obie rady spotykają się, by podyskutować na tak ważny i myślę wspólny temat, jakim jest funkcjonowanie Goleniowskiego Szpitala. Wysoka Rado, celem tego spotkania jest przede wszystkim przedstawienie rzetelnej informacji Państwu jako przedstawicielom samorządu gminnego, gdzie pacjenci naszego szpitala to 70% to Wasi mieszkańcy. Przedstawienie rzetelnej informacji na temat aktualnej sytuacji, przedstawienie krótkiej historii, która ma wpływ na to, co mamy dzisiaj w szpitalu, ale przede wszystkim pokazanie kilku czynników zewnętrznych, które wpływają czy decydują o kondycji, może zwłaszcza finansowej kondycji naszego szpitala. Cieszę się bardzo, że możemy dzisiaj przekazać Państwu te informacje osobiście, wspólnie z panem prezesem i że będziecie Państwo mieli dostęp do informacji źródłowych, nie będziecie Państwo musieli, że tak powiem, bazować na informacjach medialnych, które no, często się zdarzało, że były niepełne i nieobiektywne. Pragnę z tego miejsca jeszcze bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi za wcześniejsze spotkanie w sprawie szpitala, za to, że mogliśmy porozmawiać i pan burmistrz wysłuchał propozycji współpracy i za to, że poparł tę inicjatywę, abyśmy się wspólnie dzisiaj spotkali i rozmawiali na tak ważny temat. Również cieszy mnie fakt, że panowie przewodniczący domówili to pomimo problemów formalnych, iż dzisiaj możemy się spotkać i dziękując jeszcze raz za możliwość wystąpienia, chciałbym poprosić o oddanie głosu panu prezesowi szpitala Piotrowi Rucińskiemu, który przedstawi Państwu prezentację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobry, witam Państwa. Też chciałbym podziękować za możliwość przedstawienia informacji dotyczącej spółki, jakim jest Szpitalne Centrum Medycznym. Na wstępie chciałbym zaznaczyć tutaj i przekazać Państwu, jakie są tak naprawdę realia funkcjonowania służby zdrowia na dzień dzisiejszy. Tak? Te realia to, proszę Państwa, dzisiaj zbyt niskie nakłady na służbę zdrowia, jakie są przekazywane z budżetu państwa i do płatnika NFZ-u. To jest około 4,3%. Dla porównania w Europie jest to około średnia, około 7%. Braki personelu medycznego i to już dotyczy i pielęgniarek, i lekarzy. Wiek średni tego personelu przekracza już zdecydowanie powyżej 55+. I to, co jest związane z poszukiwaniem
większego wynagrodzenia, czyli wyjazdy w ramach Unii Europejskiej, gdzie tam średnio lekarze mogą zarobić praktycznie tyle, co w Polsce, ale w euro, czyli cztery razy więcej. Stąd może takie oczekiwania też i jeżeli chodzi o realia polskie. Zbyt duża biurokracja, która w ochronie zdrowia zajmuje lekarzom czas, który mogliby poświęcić pacjentowi. Coraz większe wymagania, jeżeli chodzi o sprawozdawczość. To powoduje również, że tego czasu dla lekarzy, dla pacjentów jest coraz mniej. No i duże rozbieżności, jeżeli chodzi o żądania płacowe. To Państwo na bieżąco śledzicie, jesteście pewnie w temacie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili i o rezydentów i żądania płacowe. Szpital w Goleniowie, proszę Państwa, zajmuje się tak naprawdę, czy spółka, Szpitalne Centrum Medyczne, zajmuje się dwoma strefami działalności. Jedna to jest szpital i to jest ta część zamknięta, plus do tego dochodzi zakład opiekuńczo-leczniczy, natomiast druga to jest lecznictwo otwarte, wszelkiego rodzaju przychodnie specjalistyczne i opieki dziennej. Na tym slajdzie, proszę Państwa, na przestrzeni lat od roku 2013 przedstawione jest, jak wygląda ilość hospitalizacji w tej części zamkniętej. I tutaj można zauważyć taką tendencję zniżkową. Związane to, proszę Państwa, było między innymi z tym, że w latach 2015 i 2016 był przeprowadzany duży, potężny remont na oddziałach wewnętrznym i położniczo-ginekologicznym. Ten wpływ na to również miały problemy kadrowe i dodatkowe obciążenia związane z lekarzami, anestezjologami, którym należało dotrudnić i stąd też to miało wpływ na to, co się zadziało. I pozytywny trend, tendencja spadkowa tego jest tutaj widoczna, że te hospitalizacje, które się zmniejszyły, trafiły jako zabiegi do poradni specjalistycznych. Na kolejnym slajdzie pokażę Państwu, jak to odwrotnie proporcjonalnie wygląda, jeżeli chodzi o działalność specjalistyczną. I tu można powiedzieć, że to jest dobra tendencja, bo te zmiany, które na dzień dzisiejszy są planowane w służbie zdrowia, związane są z tym, żeby maksymalną ilość świadczeń zdrowotnych przenieść ze szpitala, tam jest to kosztochłonne, na korzyść poradni specjalistycznej. I ta tendencja spadkowa też dąży do obniżenia kosztów. Tu jest liczba łóżek, proszę Państwa, i obłożenie w ostatnich 8 miesiącach i w porównaniu do roku 2016. I to, co mówiłem, co miało wpływ na remont, który miał wpływ na tą spadkową część w hospitalizacji, tutaj też widzimy w odniesieniu do tego, w jaki sposób to wygląda na oddziale właśnie wewnętrznym i ginekologicznym, gdzie też nastąpiła zmniejszenie ilość łóżek, a tym samym i efektywność wykorzystywania miejsc na oddziałach, tak, wewnętrznym i ginekologicznym, gdzie widać te tendencje wzrostowe, czyli ten efekt został osiągnięty. Do tego też należy podkreślić, że część oddziału neonatologicznego, która jest na terenie położniczego oddziału, również miała obniżoną ilość łóżek. Ta obniżona ilość łóżek była spowodowana tym, że w trakcie remontu poprawiła się jakość świadczonych usług. W tej chwili w tych wszystkich pomieszczeniach, salach są już węzły sanitarne, gdzie nie trzeba, pacjent nie musi wychodzić ze swojego pomieszczenia, żeby skorzystać z sanitariatu, co też zdecydowanie poprawiła jakość pobytu na tych oddziałach. Drugą sferą działalności, proszę Państwa, to są poradnie, bo często się tak myśli, że szpital to jest tylko to, co jest w tym
co jest związane z samym oddziałem, oddziałami i leczeniem zamkniętym. Natomiast tutaj są poradnie, które jakby są w tej chwili nieodzowne do tego, żeby móc funkcjonować w dzisiejszych realiach, dlatego że ryczałt na szpitale, na sieć szpitali jest powiązany bezpośrednio z funkcjonowaniem poradni specjalistycznymi. I tak u nas funkcjonuje rehabilitacja zabiegowa i od pewnego momentu dzienny ośrodek rehabilitacyjny, post dzienny, czyli przychodnia i post nocny i świąteczny, czyli to, co jest związane z tym, żebyśmy mogli skorzystać jako pacjenci tak naprawdę po godzinie 18, kiedy już nie mamy naszego lekarza pierwszego kontaktu. Trafiają wszyscy wtedy do nocnej i świątecznej pomocy po godzinie 18. Jest pracownia endoskopowa i poradnie specjalistyczne związane bezpośrednio z oddziałami, czyli chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym. I to wszystko jest wtedy spięte w całość i może funkcjonować. I tutaj, jak Państwo widzicie, te tendencje są wzrostowe, tak, na przestrzeni lat i nawet w tych 8 miesiącach widać, że zbliżamy się już tutaj do tego wyniku i prawdopodobnie będzie zwiększony. No i tutaj już widać, tak, na tym wykresie tą tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o udzielanie porad specjalistycznych razem z ambulatoryjną opieką. Na kolejnym slajdzie tutaj, tak jak Państwu mówiłem, tutaj można już wprost porównać te wartości, tak, jeżeli chodzi o hospitalizację, udzielanie porad, tu mamy tendencję spadkową, natomiast tutaj wyraźny trend wzrostowy. Jest to jakby niezbędne i konieczne do tego, żeby obniżać stałe koszty. Na pewno z punktu widzenia dzisiejszego naszego spotkania jest fakt, że w tych dwóch sferach naszej działalności, czyli szpitala i poradni podstawowej opieki zdrowotnej, ilość mieszkańców z poszczególnych gmin, jakie korzysta z usług naszego szpitalnego centrum, tak? I tutaj, tak jak się przyjrzeć, proszę Państwa, to w zasadzie w każdej dziedzinie, którą się zajmujemy w naszym spółce, widać, że to jest prawie 70% udziału mieszkańców gminy Goleniów. Tutaj tylko się zatrzymam przy nocnej i świątecznej pomocy, bo tu należy się wyjaśnienie, że w ramach sieci szpitali od 1 października ten wskaźnik też nam wzrośnie, ponieważ myśmy obsługiwali również w Nowogardzie nocną opiekę świąteczną w ramach kontraktów. Natomiast od 1 października po wejściu w sieci warunek niezbędny do zakwalifikowania szpitala do sieci było posiadanie nocnej i świątecznej opieki i to zostało już oddzielone od 1 października. Szpital Nowogardzki prowadzi swoją nocną opiekę, natomiast nam też to zostało zmniejszone i wtedy te parametry na pewno tutaj pójdą w górę. I teraz w podziale już bezpośrednio na te dziedziny, którymi szpital się zajmuje, widać tutaj, jak poszczególne mieszkańcy poszczególnych gmin mają udział w tym leczeniu, tak? Jeżeli chodzi o szpital, to jest prawie 66% udzielanych hospitalizacji dla mieszkańców gminy Goleniów. No i tak jak Państwo wiecie, jest to zdecydowana większość. I tak jak już zaczynam od jakiegoś momentu powtarzać, mamy lekarza pierwszego kontaktu w naszej przychodni rodzinnej. Tak, w tej chwili te obligatoryjne posiadanie nocnej opieki świątecznej, to jest, można powiedzieć, parafrazując, że mamy też szpital pierwszego kontaktu. Po godzinie 18 z takiej opieki możecie Państwo skorzystać tylko i wyłącznie na terenie przychodni przyszpitalnych. Tak sobie w tej chwili zarządzający zdrowiem w Polsce to ustawił. Jeżeli chodzi o przychodnię dzienną,
Tutaj mamy sytuację, gdzie mamy oprócz Goleniowa przychodni dziennej, również mamy Stepnicę, stąd ta Stepnica tutaj wyszła na drugie miejsce. I ta tendencja też się utrzymuje, tak, jeżeli chodzi o poradnie. No, tu trzeba dodać, że mamy dwóch konkurentów, dwa prywatne podmioty, które też są operatorami na terenie miasta Goleniowie i mają swoich pacjentów. No i tu oczywiście idzie gra rynkowa i na podstawie jakości świadczonych usług staramy się przyjmować pacjentów. Mamy całe zaplecze zabiegowe razem z laboratorium, które funkcjonuje i u nas tak naprawdę pacjent, zanim zostanie zdiagnozowany, w większości trafia do laboratorium, w którym jest przebadany i dopiero z wynikami trafia do lekarza. W tych innych przychodniach bywa to różnie. Ale muszę powiedzieć, że coraz więcej pacjentów też trafia z tych przychodni prywatnych do naszego laboratorium, co też nas cieszy, bo zawsze jest to dodatkowy dla nas przychód i stanowi to już poziom około 70% przychodu dodatkowego. Jeżeli chodzi o przychodnię nocną i świąteczną, to już Państwu wskazywałem, tak, że to są dane na koniec sierpnia, więc tutaj jeszcze funkcjonuje nocna opieka w Nowogardzie, która od 1 października została zawieszona i przejęta przez szpital nowogardzki. I te tendencje też odwrócą się i będą podobne do tych poprzednich sfer działalności. Jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne, to znowu tutaj to jest jeszcze większy wskaźnik, tak? 68% mieszkańców Goleniowa korzysta z usług poradni specjalistycznych i to też stanowi o tym, że to jest szpital i poradnie, które są konieczne i niezbędne dla zapewnienia pełnej opieki zdrowotnej mieszkańców powiatu, a w szczególności tutaj ze wskazaniem na mieszkańców gminy Goleniów. Jeżeli chodzi o stan zatrudnienia, to zestawienie też pokazuje tak, że spółka na przestrzeni lat ogranicza zatrudnienie do niezbędnego minimum. Oczywiście są poziomy, których już przekroczyć się nie da, ale tak jak Państwo widzicie, jest to uważam, duża firma, jest prawie 260 różnego rodzaju umów z pracownikami w różnych formach i to daje podstawę tego, żeby powiedzieć, że jest to duża liczba osób, duża firma. To, co jest ważne, chciałbym tutaj podkreślić, tak, te kontrakty lekarskie, proszę zauważyć, tak, że przy tej zmniejszającej się liczbie zatrudnienia w tych działach, gdzie można to zmniejszyć, tej części administracyjnej, to ten stan kadry medycznej, czyli lekarzy i pielęgniarki, utrzymuje się na podobnym poziomie. Tutaj nastąpiła racjonalizacja, jeżeli chodzi o dostosowanie ilości pielęgniarek do potrzeb na poszczególnych oddziałach. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie etatów na oddziałach, to jest to zgodne z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia i musimy spełnić te wymogi, żeby chcieli nam w ogóle zapłacić jako płatnik. No tu należałoby zwrócić uwagę, tak, to są oczywiście, to jest ilość osób, to jest liczba etatów, tak, i często są to połówkowe. Tych lekarzy, tak jak mówiłem na wstępie, jest coraz mniej, albo odchodzą z zawodu, a ci starsi, bo już nie chcą więcej pracować, albo jak pracują, to bez dyżurów i tu się robią duże problemy z tego powodu i jest ciągła walka o to, żeby zabezpieczyć praktycznie te grafiki z miesiąca na miesiąc, no ale udaje nam się to i nie ma na razie z tym większego problemu, chociaż raz jest lepiej, raz gorzej. Analiza kontraktów
analiza kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia finansów spółki, ponieważ jest to płatnik, który zabezpiecza nam prawie ponad 80% naszych przychodów. Ale niestety z drugiej strony niedoszacowanie procedur i nieprzekazywanie takich środków finansowych do zapewnienia działalności powoduje, że cały czas robią się problemy. I to, co widzicie Państwo na tej analizie, tutaj widać, jak na przestrzeni lat spółka starała się tak te kontrakty na poszczególnych zakresach kontraktowych wzrastały. I tutaj należy podkreślić tak, że z roku 2016 spółka wcześniej podjęła kroki do tego, żeby zwiększyć ilość zakontraktowania. I tutaj widać tak, ten wzrost na ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Następny krok to było zwiększenie kontraktu na powiat goleniowski, gdzie w roku 2015 zwiększył się kontrakt na rehabilitację. Natomiast proszę zauważyć, jak niedoszacowany jest zakład opiekuńczo-leczniczy, na którym na dzień dzisiejszy mamy bardzo długie kolejki i obłożenie praktycznie 100%. I zapotrzebowanie na to jest, może tak to brzydko zabrzmiało, ale kolejka oczekujących jest 18-miesięczna. Tam jakichś ruchów nie możemy zrobić, a z kolei fundusz nie chce płacić za te dodatkowe miejsca. No i to zmniejszenie, o którym wcześniej już mówiłem, związane w czwartym kwartale o prawie 60 tysięcy, związane z tym, że nocna i świąteczna opieka została przekazana do Nowogardu podziałem takim, można powiedzieć, administracyjnym, odgórnym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I w takich liczbach wymiernych widać tutaj, jak te parametry wzrastają. Jeżeli chodzi o wynik finansowy, to jest to też odzwierciedlenie tego, co się dzieje z Narodowym Funduszem Zdrowia i możliwością płacenia i możliwością spółki spełnienia oczekiwań i lekarzy i możliwości rozwinięcia dodatkowych usług i świadczeń zdrowotnych, bo to, że my możemy, to nie znaczy, że będziemy mieli zapłacone za to przez płatnika, więc tutaj jesteśmy w takiej pułapce i na przestrzeni tych kilku lat, gdzie już funkcjonowała spółka, widać tak, jak to wyglądało. Rok 2014 to były te lata, kiedy były w miarę proporcjonalne kontrakty do funkcjonowania szpitala. W zeszłym roku pojawił się już wynik finansowy ujemny, spowodowany pewnymi faktami, o których zaraz Państwu powiem. Natomiast na kolejnym slajdzie jest zestawienie, proszę Państwa, jak wyglądają przychody spółki ogółem, koszty i kontraktowanie z NFZ-ów. Tak, ten czerwony słupek ostatni to jest kontrakt z NFZ-em. No i tu widać tak, jakie są proporcje. Tak naprawdę cały czas było, znaczy powiem tak, to nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego szpitala. Tak naprawdę w całej Polsce borykają się z tym wszyscy zarządzający szpitalami. Obowiązków przybywa, natomiast te pieniądze nie są proporcjonalne do tego, co się dzieje w otoczeniu rynkowym szpitali. Dlatego ta sytuacja tak wygląda, a nie inaczej. Przyczyny ujemnego wyniku, proszę Państwa, to kwestia niewypłacania nadlimitów. To jest coś, co jeszcze funkcjonuje i jeszcze te nadlimity są, ale zaraz w przypadku sieci dopowiem, co się z tym będzie dalej działo. Wzrost w tym roku minimalnej stawki do 2000 zł i stawki godzinowej do 13 spowodowało to, że
stawki wynagrodzeń poszły w górę, a nie tylko u nas, również tych firm, z którymi współpracujemy i chociażby z firmy outsourcingowej, która u nas sprząta i utrzymuje czystość, poszło w górę pomimo procedur przetargowych przeprowadzanych o duże koszty. Likwidacja nocnej, świątecznej opieki w Nowogardzie, która przeszła na rzecz szpitala. Niedoszacowanie przez NFZ tych naszych kontraktów i budżetów. Niski PKB na służbę zdrowia, o którym już mówiłem. No i tutaj, proszę Państwa, to, czego dotykamy sedna sprawy, tak, jeżeli chodzi o możliwości personelu medycznego i zatrudnienia. W Polsce mamy 2,3 lekarza i to jest ostatnie miejsce w Europie, natomiast średnia lekarza na 1000 osób w tej chwili to jest 3,5 etatu i tu widać, jakie są problemy. Problem nie jest do rozwiązania zaraz, dlatego że wykształcenie lekarza to jest okres prawie 11 lat, kiedy on może samodzielnie podejmować pracę. Możemy go w pełni wykorzystać do wszelkich czynności, jakie są przypisane lekarzami z pełnymi uprawnieniami. Są określone procedury i tego się po prostu nie da przeskoczyć, a NFZ jest bardzo czujny i kontroluje to. Jeżeli chodzi o wzrost kosztów czy zmniejszenie przychodów, tak, to głównym czynnikiem są te czynniki płacowe. Czyli wzrost kontraktów lekarskich, zmniejszenie, wzrost kosztów sprzątania, utrzymania czystości, to o czym Państwu już mówiłem. W skali pierwszych miesięcy to już wzrosło prawie 300 tysięcy i rok rocznie. No, kontrakt miesięczny jest zwiększony o tą firmę sprzątającą, między innymi przez te czynniki, o których mówiłem wcześniej, wzrostowe, do około 35 tysięcy, stąd to daje skalę takie, a nie inne. I zmniejszenie przychodów, inwestycja w tomograf, likwidacja medycyny pracy z powodu braku personelu. To są naprawy różnego rodzaju. No, sprzęt medyczny ma to do siebie, że dość szybko się amortyzuje. I to doprowadziło do na ten moment takiej, a nie innej straty. Oczywiście są wprowadzane procedury, żeby to zmniejszyć. Sieć szpitali, proszę Państwa. Sieć szpitali. Tak jak mówiłem, to jest szpital pierwszego kontaktu w tej chwili. Polega on na tym, że te szpitale, które trafiły do sieci, musiały spełnić parę podstawowych wymogów, czyli posiadać nocną i świąteczną opiekę oraz minimum dwa z czterech oddziałów. Chirurgia, oddział wewnętrzny, pediatry, położniczo-ginekologiczny. Tak, to jest dwa z tych czterech oddziałów, natomiast powiem tak, żeby szpital pracował funkcjonalnie i zabezpieczał tą opiekę zdrowotną, która jest wymagana i oczekiwana od pacjentów, to te cztery oddziały to jest takie niezbędne minimum, wokół których należy rozmawiać i obowiązek posiadania poradni specjalistycznych. Podstawą wejścia było do sieci szpitalu jest wyliczenie takim algorytmem, który Państwo tutaj widzicie. Na temat tego algorytmu mówi się dużo. Ostatnio próbowano nam przekonać dyrektorów szpitali przez NFZ i wiceministra zdrowia, który to wprowadza, że to nie jest trudny wzór i łatwy do rozszyfrowania. Natomiast on ma określone współczynniki, które powoduje, że te pieniądze są w określony sposób później przez NFZ ograniczone do możliwości ich finansów. Jakie skutki są wprowadzenia reformy? To jest likwidacja nadlimitów, czyli tak naprawdę to, co jeszcze do niedawna było możliwe, że pracowaliśmy w takim potencjale, na ile było zapotrzebowanie rynku, tak w tej chwili my musimy jako zarządzający ograniczyć to do wysokości ryczałtu, bo ponad to już nie będzie nikt więcej nam wypłacał. Teoretyczne możliwości są, natomiast w tej chwili ten ryczałt ma to ograniczyć do tych kwot, które zostały przekazane. Natomiast rozliczenia z NFZ-u i te wszystkie sankcje pozostają bez zmian.
wykonać możemy w granicach 98, musimy 98% ten ryczałt po rozliczeniu, żeby nie mieć zmniejszonego tego ryczałtu w kolejnych okresach, co jest też ważne. I to będzie rozliczane już później kolejnymi okresami. I teraz jak te zmiany po sieci szpitali wpłynęły na kontrakty, które mieliśmy do tej pory. W skrócie tylko powiem Państwu tak, że ryczałt spowodował to, że poradnie specjalistyczne i szpital są w tej chwili jakby w jednym worku, który jest finansowany, tylko te poradnie endoskopowe, zakład opiekuńczo-leczniczy, nocna i świąteczna rehabilitacja, poradnie dzienne są z tego wyłączone i rozliczane na starych zasadach kontraktowych, no ale tutaj nie ma co liczyć specjalnie na te nadlimity. I z tego rozliczenia i z tego, co otrzymaliśmy, widać tak, co było przed wejściem, po wejściu i no, miał być taki worek, który miał być dofinansowany ten czwarty kwartał. No niestety po tych kwotach widać tak, że to jest te 457 tysięcy. No plus teoretycznie te nadlimity, które mamy, pozwoliłyby nam na to, żeby się na ten moment zbilansować. Natomiast co będzie, tego do końca też jeszcze nie wiemy, bo sam NFZ nie jest w stanie to do końca wyjaśnić i opowiedzieć. Na przestrzeni lat, proszę Państwa, zostały przeprowadzone różne inwestycje i to jest na wartość ponad 10 milionów. Także spółka, oczywiście to jest ze środków w dużej części właściciela, czyli powiatu, jak również i własnych spółki. I tutaj wyszczególnione po kolei, tak, jakie rzeczy były przeprowadzane, te najważniejsze i kosztochłonne. Natomiast tutaj jakby z tego wszystkiego jest jeden plus, że certyfikat ministerialny jakości, który był wprowadzony, powoduje, że przy ryczałcie będzie dodatkowa ta wycena o te kilka procent, co też powoduje jakieś możliwości zwiększenia przychodów. Tu chciałbym podkreślić i w imieniu spółki i właściciela jeszcze raz Państwu podziękować, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat gmina Goleniów wsparła tutaj dwa takie duże przedsięwzięcia związane z zakupem ultrasonografu i zakupu tomografu komputerowego, który na pewno jest takim wyróżnikiem na rynku szpitali tutaj w okolicy. Chciałbym Państwu jeszcze pokazać, jakie są możliwe w ogóle współpracy, jak to się odbywa w niektórych samorządach, gdzie szpitale powiatowe współpracują, właściciel, tak, powiat współpracuje z samorządem gminnym, tak. Szpital w Szczecinku, spółka z o.o. jest powiat, który jest większościowym udziałowcem i miasto Szczecinek. Szpital w Dębnie jest na podobnej zasadzie i szpital w Barlinku, tu jest jakby tendencja odwrotna, bo to gmina Barlinek ma zdecydowaną większość udziałów, a powiat tylko partycypuje, no ale to jest też związane z tym, że tutaj jest taka podobna sytuacja jak i w naszym powiecie, że mamy dwa odrębne szpitale. No jest to też możliwe, tak jak to się dzieje na przykład w tej chwili w Świnoujściu przy budżecie obywatelskim. Przy budżecie obywatelskim mają wpisany zakup 3 ambulansów. No u nich to jest, tak powiem, warunek niezbędny do tego, żeby ograniczać koszty z racji tego, że muszą mieć możliwość szybkiego transportu i nie być zależnym od transportu wojewódzkiego pogotowia ratunkowego. Na pewno potrzeby szpitala są olbrzymie, jeżeli chodzi o sprzęt, bo ten sprzęt, proszę Państwa, tak jak mówiłem, medyczny dość szybko się amortyzuje i eksploatuje. Natomiast to jest wykaz takich no, ważnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania
szpitala czy spółki szpitalnej, żeby spełnić te wymogi, które na nas nakłada płatnik narodowy, czyli NFZ i wykaz tego sprzętu. No, powiem Państwu, że ta pozycja druga, jeżeli chodzi o karetkę, niedawno była zakupiona i jeszcze niektórzy pamiętają, jak była przekazywana, a samochód już w przeciągu niecałych 4 lat przejechał ponad 500 000 i po prostu odmówił posłuszeństwa, pomimo tego, że był wcześniej już remontowany. Tutaj też się borykamy z tym, a te ceny tych samochodów to nie jest jakby sama tylko kwestia pojazdu, ale wyposażenia odpowiedniego i dostosowania, co też stanowi o tej końcowej cenie. Z mojej strony dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że przynajmniej w części, w dużej części zostało to, co jest ważne, przedstawione i wyjaśnione. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Zgodnie z umową otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani Dorota Chodyko. Szanowni państwo, chciałabym pana poprosić o krótkie przedstawienie, jakie były argumenty powołania spółki, jakie były cele powołania spółki i przedsięwzięcia i co się udało dzięki powołaniu spółki zapewnić, jakie mamy bezpieczeństwo, tak, dla mieszkańców powiatu gorlickiego zapewnione. To jest dla mnie najważniejszy taki punkt wyjściowy. I druga moja prośba to proszę o przedstawienie struktury organizacyjnej, takiej graficznej, centrum medycznego, tak, spółki, bo najbardziej działa obrazowo struktura organizacyjna, tak, od prezesa i poszczególnie jak to wygląda, żebyśmy mieli obraz tej spółki. I oczywiście tu chodzi o działalność szpitala, żebyśmy mogli zrozumieć lepiej jeszcze. Dziękuję bardzo. Ja zacznę od końcówki tego pytania. Oczywiście przygotuję taki materiał i przekażę do wglądu tutaj na ręce pana przewodniczącego, jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną. Natomiast jakie były cele i przesłanki? Z mojej wiedzy, którą ja posiadam, taką główną przesłanką, jeżeli chodzi o powołanie spółki, to były kwestie związane z restrukturyzacją i możliwościami, które na ten moment były do spełnienia przez powiat i pieniądze, które były na to przekazywane z budżetu państwa. Dopowie jeszcze, zgłasza się pan starosta. Dobrze, tak, jasne. W którym roku było przekształcenie, tak? W roku 2012. 12-13, przełom. Szanowna pani radna, ja pozwolę sobie odpowiedzieć, ponieważ pan prezes jest z nami od roku, jako prezes jest od kilku miesięcy, cele celami, natomiast jeżeli pani pozwoli, ja bym odpowiedział na to pytanie, bo w tamtych czasach pełniłem funkcję wicestarosty, byłem członkiem zarządu i też radnym, który podejmował decyzję. Pozwolę sobie z tego miejsca do Państwa kilka słów powiedzieć. Szanowni Państwo, rok 2012 zamykał się bardzo dużą stratą szpitala. Ówczesne rządy i forma funkcjonowania jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej powodował, że tak naprawdę oczekiwania w tamtym momencie kadry, powiedzmy to medycznej, bo to już nie chodzi czy lekarzy, czy pielęgniarek, ale ogólnie kadry medycznej były bardzo duże względem możliwości, które w tamtym czasie szpital miał w ramach kontraktów. Natomiast odpowiedzialność tak naprawdę zarządzającego w tamtym momencie szpitalem była żadna. My chcąc zapanować nad tym, aby co roku nie dokładać wielu milionów złotych do funkcjonowania bieżącego szpitala, postanowiliśmy jako Rada Powiatu w roku 2012 o przekształceniu go w spółkę, która przede wszystkim miała zapewnić odpowiedzialność prezesa za pełnienie tej funkcji, który zgodnie z kodeksem spółek handlowych odpowiada również własnym majątkiem. I tak się stało. Wprowadziliśmy nowe standardy, wprowadziliśmy nowe zasady, wprowadziliśmy nowy zarząd i pierwsze
4 lata funkcjonowania spółki przynosiły, jak Państwo widzieliście na slajdzie, wynik dodatni. Założenie było takie, aby podnieść te świadczenia służonych, tych usług, które były świadczone, podnieść poziom świadczonych usług w szpitalu i moim zdaniem i przede wszystkim też mieć możliwość przy pomocy właściciela prowadzenie pewnych remontów i oczywiście też delikatne zadłużanie się jako spółka. Myślę, że to się udało przez te ostatnie lata, kiedy tak duże oczekiwania ze strony, kolejne oczekiwania ze strony pracowników nie zostały wyartykułowane właśnie jak teraz od roku 2016, kiedy znacząco wzrosły kontrakty lekarskie związane chociażby z anestezjologami. To nie było to pokazane, to jest około 800 tysięcy złotych, jeden etat anestezjologa w roku 2016 nas kosztował. I ponowne działania, które dzisiaj nastąpiły, powodują, że powiat wspiera, bo na ostatniej sesji udzieliliśmy wsparcia spółce w formie 1,5 miliona złotych. Natomiast w tamtym momencie chodziło przede wszystkim o to, żeby wyznaczyć sobie nowe cele, czyli zwiększyć jakość świadczonych usług medycznych, zapanować nad rosnącymi oczekiwaniami pracowników wobec wynagrodzeń i mieć wpływ na to przez zarząd spółki oraz przez Radę Nadzorczą, aby zobowiązania spółki nie rosły w stopniu lawinowym. Spłacone zostały wtedy też wszystkie zobowiązania wobec wierzycieli i spółka jakby rozpoczęła pracę z zerowym kontem, gdzie powiat przejął cały dług na siebie i spłacany jest on do dzisiaj. Natomiast spółka przez te lata, ostatnie 4, jak powiedziałem, mogła funkcjonować według warunków, które stwarzał NFZ na poziomie dodatnim. Ostatni rok pokazuje, że to, co było również na slajdach, że nie jesteśmy w stanie na tą chwilę dogonić kosztów, a zmniejszają nam się dochody. Nie wiem, czy panią radną satysfakcjonuje taka odpowiedź, czy coś jeszcze. Starosto, jeszcze mam prośbę, żeby pan powiedział, czy tak, bo to na pewno każdy z nas, chyba większość z nas miał do czynienia z naszym szpitalem goleniowskim i co do remontu przeprowadzonych, to tylko można powiedzieć, że bardzo dobrze, tak, bo standardy zostały podniesione, szczególnie na tych dwóch oddziałach, o których mówił pan prezes. Ale proszę mi powiedzieć tak szczerze, bo rozmawiamy tutaj chyba szczerze i mówimy prawdę, jak pan ocenia jakość świadczonych usług? Czy pan jako starosta pełniący teraz tą funkcję, tak? Wiem, że się zaczęły problemy z oceną jakości świadczonych usług. Pojedyncze, bo skargi, opisywane przypadki, jak również zgłaszane interpelacje podczas posiedzeń powiatu goleniowskiego, bo mamy protokoły, możemy wszystko przejrzeć. Skargi wnoszone do prokuratury. Oczywiście są różne, po to są organy odpowiednie, żeby to wyjaśniały, ale czy pan jako starosta pełniący obowiązki, starosta, jest pan zadowolony z jakości świadczonych usług? Jeżeli nie, to proszę wiedzieć dlaczego i co należy zrobić, żebyśmy po prostu poczuli się bezpiecznie. Szanowni Państwo, no, ciężko się odnosić do skarg, czy też zarzutów, które stawiają poszczególne osoby, czy to są pacjenci, czy też ich rodziny. Bo tak jak powiedziałem, wszystko jakby na wszystko ma wpływ jakość świadczonych usług, która jest wykonywana przez poszczególne osoby. Słyszymy wielokrotnie, że na wiele typów jednostek świadczących tego typu usługi, wiele szpitali jest poddawane tego typu kontroli, tego typu zarzutom, że jakość świadczonych usług na przykładzie konkretnych sytuacji nie jest wysoka. Ja osobiście dobrze oceniam jakość naszego szpitala, pomimo iż są pewne przypadki, które mogą powodować, że i Państwo, i my mamy wątpliwości wobec danych tylko i wyłącznie sytuacji. Ja osobiście też przeżyłem kilka takich niemiłych sytuacji, ale to przede wszystkim dotyczy osób, które tam pracują i czasami trzeba sobie zdawać sprawę, że lekarz, który jest lekarzem często zewnętrznym, bo takie troszkę nieszczęście naszego szpitala jest to, że nie mamy tu lekarzy lokalnych, którzy utożsamiają się z tym zakładem pracy, z gminą, z pacjentem. I wielokrotnie problem dotyczył właśnie podejścia lekarza do pacjenta, do rodziny, a nie możemy tu mówić o globalnej ocenie szpitala na przykładzie jednego czy drugiego zachowania poszczególnych osób. Uważam, że ta poprawa jakości świadczonych usług, zwłaszcza na Izbie Przyjęć, która od wielu lat była takim elementem, gdzie najwięcej było tych skarg i ostatnie miesiące, gdzie również i pan prezes, i poprzednia pani prezes Kasprzak starała się rozmawiać z lekarzami, skutki były różne. Takie są fakty. Lekarz potrafił pani prezes odmówić zejścia z oddziału na izbę,
po prostu rzucając słuchawką. I teraz pytanie, w momencie, gdy mamy niewielu internistów na rynku, w momencie, gdy mamy skargi na nich, jak zareagować, jak mocno reagować wobec tych osób, by one jeszcze chciały pracować? Bo proszę Państwa, dzisiaj wielokrotnie o tym rozmawiamy również na komisjach, na sesji Rady Powiatu, udzielamy wsparcia spółce, bo mówimy o tym, że oczekiwania płacowe lekarzy są coraz większe. Ale musimy pamiętać również o tym, że są już takie przestrzenie, że będą pieniądze, a nie będzie tych lekarzy. Więc wyjaśnianiem sytuacji, o których Pani mówi, zajmują się poszczególne inne instytucje, więc ja nie będę tutaj się odnosił do tych sytuacji. Nie byłem ich świadkiem, nie znam podłoża, nie znam przyczyn składania skarg, więc nie będę się w tej kwestii wypowiadał. Ogólnie oceniam, że szpital pracuje dobrze, bo rozmawiając z osobami, które reprezentują inne szpitale typu powiatowego na terenie naszego województwa, inne szpitale kliniczne, wszędzie zdarzają się tego typu sytuacje i nie odnosiłbym tego tylko i wyłącznie do szpitala w Goleniowie, bo wszędzie zdarzają się sytuacje, na które skarżą się pacjenci bądź ich rodziny. Tak to bym krótko spuentował. Jeżeli Pani chce rozmawiać o konkretnych sytuacjach, ja niestety nie mam na tyle wiedzy, żeby konkretne sytuacje aż tak dokładnie omawiać. Tu nie mam żadnego upoważnienia, nie jestem delegowana, żeby w jakimkolwiek przypadku rozmawiać indywidualnie. Już ostatnie z mojej strony pytanie. Proszę powiedzieć, skąd jest taka duża rotacja kadry w naszym szpitalu? To też wiemy z własnych też doświadczenia, że tak jak nasz tutaj sąsiedni szpital w Nowogardzie, oczywiście gminny, no cieszy się lepszą opinią. Ja jestem lokalną patriotką i oczywiście tutaj szpital goleniowski, bardzo się cieszymy, że funkcjonuje i oby tak dalej. Jednakże większość z nas, bardzo duża liczba mieszkańców korzysta ze szpitala usług w Nowogardzie. I chciałabym prosić Pana o krótką tylko podsumowanie, dlaczego tak się dzieje, że mam problem z utrzymaniem kadry, a pozwolę sobie jednocześnie poprosić, jeżeli można, Pana Dyrektora Szpitala Nowogardzkiego o krótką wypowiedź ocenę szpitala goleniowskiego, bo wiem, że się cieszy dużym uznaniem i byłoby miło posłuchać Pana Dyrektora Lembasa z Nowogardu też również w sprawie naszej oceny naszego szpitala. Dziękuję bardzo. Więc spróbuję na początku kilka słów. Prosiła Pani Radna, Szanowni Państwo, a propos naszej kadry. Faktycznie samo położenie Goleniowa jest nieco inne niż położenie Nowogardu, patrząc i słuchając tego, co mówią sami lekarze, bo to nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie wypracowane na podstawie własnych doświadczeń, ale mówię na podstawie tego, co mówią lekarze. Czasami łatwiej jest dojechać do Goleniowa, niż jechać dalej w teren, ale też często decyduje pieniądz. To jest jakby jeden aspekt. Możliwe, że ma tutaj to związek, jeżeli chodzi o tą rotację, poprzednia pani prezes, bo również takie sygnały do nas płynęły, że współpraca z panią prezes była utrudniona i część lekarzy przez to nie chciała pracować bądź nie chce nadal wrócić do naszego szpitala. To jakby rola pana prezesa Rucińskiego, który był wcześniej, chyba od roku 2015, jeżeli 16, również prezesem, przewodniczącym Rady Nadzorczej, który kontrolował w pewien sposób panią prezes, były te sygnały ze strony Rady, aby poprawić współpracę z lekarzami. No i to jest takie dzisiaj trudne do oceny. Pani prezes twierdziła, że robi wszystko, by ich zatrzymać. Oni twierdzili, że to było za dużo i ten konflikt, czy ten klimat pracy nie był taki, jakby sobie życzyli. Stąd też była ta rotacja. Oprócz tego klimatu, również tak jak wspomniałem, rotacją były oczekiwania lekarskie, które no, w naszym województwie to tak zwane podbieranie już się rozpoczęło. Podkupujemy sobie lekarzy. To, jak się dzieje w Nowogardzie, to myślę, za chwilę poproszony o głos odpowie pan Kazimierz Lembas. Natomiast nasze szpitale póki co nie są aż tak dużą konkurencją, ale powoli ta konkurencja się rozpoczyna. Wiemy o tym, że dwa szpitale tak blisko siebie to nie jest prosta sprawa do rozwiązania, jeżeli chodzi o kadrę medyczną. Natomiast dla pacjentów, oczywiście dla państwa, czy mieszkańców jednej czy drugiej gminy, jest to możliwość wyboru. I też bym chciał, żeby nasz szpital miał lepszą renomę, lepszą reputację, ale musimy sobie powiedzieć jeszcze o jednym ważnym czynniku. Szanowni Państwo, to, co się pisze w mediach o naszym szpitalu, niestety, często może to jest troszeczkę na wyrost, to też jest jakby dla lekarzy, którzy mają tu przyjść do pracy, informacja o tym, jak ten szpital funkcjonuje. Jeżeli my będziemy tylko złe informacje podawali, a pomija się informacje, które są nawet sukcesem szpitala, to osoby, które czytają to ze Szczecina czy z okolic, ich nie interesuje często gęsto sukces. Oni tylko widzą negatyw.
I to są osoby, które patrzą dosyć, można powiedzieć, w taki bardzo uproszczony sposób na swoją pracę. Jadę do miejsca, gdzie ma być miła atmosfera i gdzie dostanę odpowiednie wynagrodzenie. Jeżeli ta atmosfera już automatycznie jest pokazywana przez ileś tygodni czy miesięcy jako negatywna, to to już jest dla tych osób wielokrotnie wyznacznik. Myślę, że za chwilę uzupełni moją wypowiedź również pan prezes, który od czerwca pełniący obowiązki prowadzi rozmowy z lekarzami i może powiedzieć, jaki jest klimat tych rozmów. Jest odniesienie do pani prezes i jest odniesienie do całego klimatu, który niby panuje w szpitalu. Ja też z ubolewaniem powiem państwu, słucham komentarzy pacjentów, którzy po jakiejś informacji medialnej, bo to są fakty, na przykład szpital czy oddział wewnętrzny do likwidacji, znak zapytania. Po kilku tygodniach pytają mnie pacjenci, to ten oddział jeszcze funkcjonuje? Przecież było napisane, że zlikwidowany. Ludzie tak czytają tytuły w prasie. Ludzie tak reagują na te hasłowe pokazywanie, jak to wszystko funkcjonuje. I uważam, że rolą nie tylko naszą jako radnych Rady Powiatu, ale również i państwa jest to i mediów również powinno być, by przekazywać informację rzetelną, by ta misja mediów lokalnych, mediów publicznych była zrealizowana. Rozumiem, piszmy o tym, że są trudne sytuacje, że są złe sytuacje, że zdarzają się jakieś, powiedzmy, potknięcia, ale również piszmy o tym, że ten szpital może funkcjonować, bo to jest kreowanie w pewien sposób wizerunku szpitala również dla pacjentów, również dla ich rodzin, ale przede wszystkim dla personelu medycznego, którego nam tak brakuje. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o tą częstą zmianę i fluktuację lekarzy, to powiem państwu tak, no, te czynniki, o których mówił pan starosta, na pewno miały wpływ. Natomiast znaczącą kwestią tutaj, która na szali przeważa, to są najczęściej kwestie negocjacji płacowych. Te stawki są na tyle różne i u nas w Goleniowie, gdzie niestety no, musimy podjąć ten, podnosić to wynagrodzenia po to, żeby utrzymywać ten standard, o którym mówiłem, jest niezbędne. Natomiast często są takie oczekiwania, gdzie one dwukrotnie przekraczają, czy trzykrotnie nawet oczekiwania do naszych możliwości. I stąd no, praktycznie rozmowa jest żadna, tak? Jeżeli ja nie jestem spełnić nawet w części tych żądań płacowych, to ta rozmowa się kończy po prostu na niczym. I był popełniony kiedyś błąd, że odstąpiono tych lokalnych lekarzy, którzy w tej chwili pracują w różnych przychodniach albo też i wyjechali do Szczecina do pracy. Próby oczywiście były podjęte przeze mnie, jeżeli chodzi o nakłonienie ich tutaj do powrotu. Niemniej sytuacja w przychodniach, w tych zwanych POZ-ach dziennych w tej chwili jest taka, że oni bez dodatkowych dyżurów są w stanie zarobić to, co mają tam w przeciągu tych 8 godzin pracy i z wolnymi sobotami i niedzielami, więc tutaj argumenty przekonywujące, no to już musi być osoba, która jest zdecydowana, że chce pracować w szpitalu, ma taką misję i chce podjąć tutaj taką współpracę. Dziękuję. Pani Radna Agata Wilińska-Onyśko, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Prezesie, wysłuchując Pana prezentacji, tak sobie pomyślałam, że warunki brzegowe, o których Pan mówił, czyli niedoszacowanie usług przez NFZ, rynek pracownika, problemy kadrowe, niski PKB na służbę zdrowia dotykają wszystkich szpitali. To nie jest specyfika, proszę Państwa, szpitala goleniowskiego. To nie jest tak, że jesteśmy jakąś wyspą, która jest objęta właśnie tymi regułami, jedynym szpitalem, który podlega tym regułom, o których Pan wspomniał. Także i pewno przed nami, jako radnymi gminnymi, bo pewnie też jest takie Państwa oczekiwanie, dyskusja nad partycypacją finansową w finansowaniu szpitala powiatowego. A we mnie powstaje pytanie dotyczące jakości świadczonych przez Państwa usług. Bo czy jakość to tylko sprzęt? I czy powinniśmy jako radni decydować się na to, żeby partycypować w finansowaniu wynagrodzenia lekarza, który nie chce zejść do pacjenta, który nie wykazuje się troską o pacjenta? I panie starosto, nie zgodzę się z tym, że to są pojedyncze przypadki, na które szpital nie ma wpływu. Jeżeli nie ma wpływu, to zadajmy sobie pytanie, może warto
zamiast zastanawiać się nad rozszerzeniem gamą usług medycznych, może warto zastanowić się nad przemodelowaniem albo zostawieniem tych usług medycznych, dla których faktycznie jesteśmy w stanie zapewnić dobrą kadrę, dobrych specjalistów, oddanych specjalistów, którzy z troską podchodzić będą do pacjenta. Oprócz doniesień medialnych, my wszyscy jesteśmy tutaj mieszkańcami gminy Goleniów. Tak jak pan wie, tak jak panowie wiedzą, jest to bardzo mała społeczność. My się tutaj wszyscy znamy. Często się ze sobą nie zgadzamy, co często widzimy na sesjach, ale jak coś się dzieje, to jeden za drugim. I to nie jest tak, że tylko medialnie się roznosi wieść. W tak małej społeczności często to nas dotyka bezpośrednio. I myślę, że przed nami naprawdę bardzo długa dyskusja nad tym, jak ten szpital docelowo powinien wyglądać i co to jest jakość świadczonych usług. I dla mnie jakość to nie tylko sprzęt, to nie tylko etat, ale to jest przede wszystkim zapewnienie kadry oddanej, która z troską będzie podchodziła do pacjenta. Ja nie chcę podnosić ręki za dofinansowaniem wynagrodzenia lekarza, który odmawia zejścia do pacjenta. Dziękuję. Jeżeli mogę, Panie Przewodniczący, ad vocem, więc zgodzę się z Panią, że nie dotyczy to tylko naszego szpitala. Oczywiście szpitale marszałkowskie są zadłużone na kilkadziesiąt milionów złotych. Wszyscy mają problemy, chociażby szpitale powiatowe, ościenne, Stargard Szczeciński, chyba już około 10 milionów. Nasza sytuacja jest, myślę, w miarę stabilna, ale podjęła Pani ważny temat, czy ważną przestrzeń do rozmowy na temat przyszłości naszego szpitala. My chcieliśmy najpierw Państwu pokazać, żeby nie rozpoczynać dzisiaj wielkiej debaty na temat, czy i ile Państwo dacie, bo nam też nie o to chodzi. Nam chodzi o to, żeby pokazać Państwu, jak wygląda sytuacja, żebyście Państwo mieli rzetelną wiedzę, ale myślę, że jeszcze czas na to, jak ma wyglądać ten szpital i jakie ewentualne oczekiwania będą ze strony naszej do Państwa, czy też do radnych, czy do Pana Burmistrza, na to jeszcze przyjdzie czas. Natomiast ważne jest chyba jedno, aby oprócz tego, co idzie w eter, tych negatywnych sygnałów, żebyście Państwo też wiedzieli, że jesteśmy w wielkich zmianach teraz w szpitalu. W tym tygodniu rozstrzygnie się konkurs na nowego prezesa. To też pewnie teraz najbliższy czas będzie czasem przygotowania zmian. Nie wiem, czy Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Ruciński, będzie w stanie coś więcej Państwu, jeżeli jesteście zainteresowani, powiedzieć na temat kandydatów, bo chyba wczoraj się odbyły ostatnie rozmowy i myślę, że w ciągu najbliższych dni ten prezes będzie wybrany. My też również zastanawiamy się nad, jako zarząd, jako zgromadzenie wspólników, jako radni, jako właściciele tego szpitala, nad jego przyszłością, jeżeli chodzi o zakres świadczonych usług, to co Pani wspomniała, może kilka oddziałów wystarczy, może ten pełny pakiet nie jest nam w pełni na tyle potrzebny, żebyśmy musieli dopłacać aż takie pieniądze. Nam nie chodzi o to, żebyście Państwo dzisiaj podnosili ręce za dokładaniem do lekarza, bo też chętnie chciałbym słuchać o lekarzach, którzy nie buntują się swojemu szefostwu i bez żadnej zbędnej dyskusji schodzą i wykonują swoje polecenia. Jest troszkę inaczej. Pracujemy nad tym, aby zmienić również te osoby, które nie chcą pracować, bo zdarzają się sytuacje, że lekarze składają wypowiedzenia i sami odchodzą. I może tak z perspektywy czasu jest to dobry ruch, żeby tylko trzeba jeszcze mieć, kim zamienić te osoby, do których mamy pretensje. To, co Pani mówiła, jakość usług, sprzęt to jest jedno. Dla mnie osobiście jakość usług to jest osoba. To jest lekarz, to jest pielęgniarka, która swoim zachowaniem i swoim profesjonalizmem pracuje właśnie na to, jak ten szpital, jak dany oddział będzie oceniany. Ale z kolei to też się wiąże często z wynagrodzeniem, którego oni oczekują. I koło się w pewien sposób zamyka. Zostawmy dzisiaj może dyskusję na temat, i te wnioski Państwa są bardzo cenne. My oczywiście je wszystkie przyjmujemy i pracujemy też nad tym, żeby zmienić, może przemodelować funkcjonowanie tego szpitala. Jednak to nie nastąpi w tym miesiącu, to nastąpi w ciągu najbliższego przynajmniej kwartału. Bo pamiętajmy, że rozpoczęliśmy pierwszy kwartał nowego finansowania, który NFZ wprowadziło na czwarty kwartał tego roku, a przed nami kolejne zmiany i kolejne pewne nowe propozycje finansowe na nowy rok 2018, których jeszcze nikt nie zna. Ten wspaniały algorytm, taki prosty według Pana Ministra do obliczenia, pozwoli nam tylko zakładać, że będzie gorzej. I jak Państwo widzieliście, wzrosnące koszty, a malejące dochody powodują, że trudno jest zarządzać czymś, co w tym momencie się nie bilansuje. I ma Pani zupełnie rację. Pracujemy nad tym, żeby nie tyle jakość, ale też i zakres usług był na tyle dostosowany, bo Pani mówiła też o lekarzach specjalistach.
Nasz szpital jest szpitalem pierwszego kontaktu i powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Pacjenci specjalistyczni są wywożeni do klinik i nie będą tutaj na miejscu obsługiwani. I uważam, że to jest dobry kierunek. Mamy pełny szpital praktycznie przez cały rok. Popracujmy jeszcze nad tym, żeby ta jakość usług była jak najlepsza w zakresie, który jest możliwy do utrzymania. Tak sobie bym tego i Państwu życzył. Dziękuję. Ja jeszcze w woli uzupełnienia chciałem dodać, że rozmowy na temat tego, jakie usługi pozostawić, jakie nie, to nie jest takie wprost możliwe do zrobienia, że decydujemy się na to, że likwidujemy jeden czy drugi oddział, ponieważ płatnik narzuca na nas pewne obowiązki, które musimy spełnić i to nie jest tak wprost, że my sobie jeden oddział, który jest kosztochłonny, zlikwidujemy, będziemy mieli wtedy finanse z ryczałtu na pozostałe trzy. To niestety tak nie działa. Jesteśmy w takiej maszynie, gdzie jak wyciągamy ten jeden element, to wtedy ta wieża zaczyna się walić i te pieniądze też od razu zaczynają być cofane do NFZ-u, więc to nie jest niestety takie proste, że można pod względem ekonomicznym podjąć decyzję. To przynosi stratę, likwidujemy, mamy wtedy większe fundusze na to, żeby podnieść tą jakość świadczeń na tych pozostałych. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Zajko, bardzo proszę. Szanowni Państwo, to, że zdrowie jest rzeczą najważniejszą, nikogo do tego nie trzeba przekonywać i tutaj mamy wspólny mianownik. Ale odpowiedzialnym za szpital jest powiat. W 2012 roku, kiedy pan starosta Stanisławski był na tej sali i przekonywał, że żeby Rada Gminy wyraziła swoją wolę, zgodę na powołanie tej spółki, mieliśmy też oświadczenie, że jest to spółka z prawa handlowego, jest organ właścicielki, właściciel tej spółki, ma radę nadzorczą i będzie czujny i czuwał nad prawidłowym funkcjonowaniem szpitala. I takie było oczekiwanie. Stąd, kiedy wchodziły na obrady sesji kwestie finansowania szpitala w Goleniowie. Zawsze mówiłem w ten sposób, nie dawajmy kasy, kupujmy usługi tak, żeby poprzez usługi mieszkańcy coś z tego mieli i szpital mógł się rozwijać, bo dawanie tych pieniędzy, co dzisiaj pokazuje sytuacja, było takie wprost, nie powiem, że marnotrawstwem, ale te pieniądze, dług pokazuje, że nie były właściwie zainwestowane. Stąd w tej prezentacji trudno się odnieść do liczb i cyfr, które tutaj padały. Nie sposób tego wszystkiego zapamiętać, ale przesłanie było takie, że to zły NFZ, zła pani prezes spowodowały, że ta sytuacja jest jaka jest. Ja przynajmniej odebrałem takie domyśli. W opinii mieszkańców i mojej własnej oczekuję dobrego szpitala, gdzie będzie udzielona pomoc, gdzie będzie fachowa opieka i skuteczna. Sam byłem kilkakrotnie klientem tego szpitala. I mogę powiedzieć od szóstki z plusem po bardzo negatywne oceny w różnych przypadkach. Ale to zostawiam właścicielowi szpitala do oceny, bo mówienie, że jest brzydki wzór, trudny, być może, nawet się nie próbowałem w niego wgłębiać, ale jest to odpowiedzialność zarządcza. I w momencie takim, kiedy lekarz odmawia współpracy z szefem, to przepraszam, ale to jest kwestia zarządzania jednostką. I tutaj na dzień dzisiejszy powiat odpowiada za funkcjonowanie szpitala i myślę, że dołoży wszelkich starań, żeby ten szpital pracował właściwie. W tej prezentacji ani słowa nie padło o planie, programie wyjścia z tej trudnej sytuacji. I jestem mocno zdziwiony, bo w maju tego roku na sesji zadałem interpelację, co się dzieje ze szpitalem w Goleniowie. I pan starosta mi napisał, tutaj fragment wypowiedzi. Zapewniam, że na dzień dzisiejszy każdy oddział ma zapewnioną opiekę pielęgniarską i lekarską, tym samym spełnia wymagania zawarte w przepisach. Czyli chłopie, nie martw się, wszystko jest cacy. Jest to pismo datowane z 10 lipca i nagle się to tak nie stało. Też brakuje mi tutaj w ocenie, tej, nie mi oceniać, nie nam, radnym gminnym oczywiście oceniać, ale jesteśmy naprawdę zaniepokojeni tą sytuacją. W momencie takim, kiedy nie będzie podsumowania, co się wydarzyło i dlaczego, kto za to odpowiada, jakie ponosi konsekwencje, bo przecież tak niedawno pani prezes Kasprzak była wielka feta, jeśli chodzi o certyfikat jakości. I to się z dnia na dzień nie stało. Tutaj mi zabrakło. Brakuje mi rzeczy najbardziej istotnej, jak z tej sytuacji wyjść. A to, że w prezentacji mieliśmy pokazane, że
Szpital Goleniowski obsługuje w 66% mieszkańców gminy Goleniów, no trudno, żeby z Suwałk czy z Pcima Małego było więcej mieszkańców i taka jest, i to jest normalne, że tam, gdzie jest siedziba szpitala, tam są ci mieszkańcy, się kierują. I to jest dla mnie żaden argument. Ja oczekuję odpowiedzialnego podejścia powiatu do swoich obowiązków, bo to jest zadanie własne powiatu. Nie można tego, oczywiście można cedować i umyć ręce, ale myślę, mam nadzieję taką, że powiat zachowa się odpowiedzialnie i wyprowadzi szpital z tej sytuacji kryzysowej, czego państwu i sobie życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Robert Krupowicz, bardzo proszę. Drodzy państwo, proszę mi wybaczyć, ale trochę wproszę się do tej dyskusji na temat sytuacji Szpitala Goleniowskiego, dyskusji, która prowadzona jest przez dobre kilka tygodni, jeżeli nie miesięcy, chyba z inicjatywy pana przewodniczącego Rady Miejskiej, trochę poza burmistrzem. Czy nie widzą państwo jakby potrzeby czy konieczności włączenia do tej bardzo ważnej dla społeczności lokalnej goleniowskiej dyskusji osoby burmistrza, kimkolwiek on by nie był. Więc ja zastukam do państwa dyskusji. I słuchając pana prezesa, słuchając pana starostę, tak spontanicznie, bo oczywiście los Szpitala Goleniowskiego nie jest mi absolutnie obojętny, zastanawiałem się, w jaki sposób tutaj zastrzegę, że mówię to we własnym imieniu, w jaki sposób mogę spontanicznie i od razu państwu pomóc. I doszedłem do wniosku, że chyba kopnę się do Rossmana tutaj po sąsiedzku i kupię całe pudełko chusteczek higienicznych, żeby mogli panowie sobie wysmarkać nosy, te zapłakane nosy. Bo słuchając, dochodzę do wniosku, że państwo sobie po prostu nie radzą z tematem. Jeżeli nam brakuje subwencji oświatowej na prowadzenie szkół goleniowskich, to dodajemy pieniądze z budżetu gminy. I teraz rozważam intencje dzisiejszej informacji, czyli wybudowania tej wielkiej ściany płaczu, w którą uderzacie czołami, i dochodzę do wniosku, że jeżeli tą intencją jest przygotowanie opinii publicznej w Goleniowie do informacji, że nosicie się z zamiarem albo istnieje ryzyko likwidacji Szpitala Goleniowskiego, to absolutnie zmienia postać rzeczy. To ja mam dla państwa propozycję. To proponuję postawić spółkę w stan upadłości. Opracujemy rzetelny audyt i program restrukturyzacji szpitala. I Goleniów przejmie szpital, tak jak przejmuje drogi, remontuje i prowadzi. Poprowadzimy ten szpital. Myślę, że Nowogard sobie z tym radzi, Goleniów także. Notabene mnie na biurku leży pismo pana burmistrza Czapli, który wyraził zainteresowanie i intencje przyjęcia szpitala goleniowskiego, więc nie wiem, czy to nie jest właściwy kierunek w tej chwili poszukiwania rozwiązania tego problemu. Więc ja mam taką propozycję, że najpierw, jeżeli będziemy rozmawiali o partycypacji finansowej w utrzymaniu szpitala i działalności operacyjnej szpitala, to chciałbym, aby panowie byli gotowi do podjęcia naprawdę decyzji fundamentalnych, łącznie z taką, o jakiej mówię. Czyli dajcie sobie z tym spokój, zostawcie to, weźmiemy to na siebie. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, szanowni państwo. Pan Andrzej Wójciowski, bardzo proszę. Po tym, co pan burmistrz powiedział, to od razu w moich myślach wróciłem do przeszłości, kiedy chyba około 2000 roku w wyniku też niesamowicie trudnych sytuacji finansowych goleniowski ZOS wtedy był w stanie totalnego długu. Ja akurat byłem starostą goleniowskim i miałem tą sprawę na grzbiecie. Rozwiązywaliśmy ten problem w różny sposób, między innymi łącząc szpitale. Tutaj pan przewodniczący Rady Nadzorczej Kazimierz Zięba to doskonale pamięta, bo był burmistrzem Nowogardu. Łącząc Szpital Goleniowski z Nowogardzkim, okazało się, że niestety nie wyszło, i wtedy właśnie
miasto Nowogród wzięło na siebie przejęcie szpitala nowogrodzkiego i z tego, co z perspektywy czasu mogę stwierdzić, chyba dobrze na tym wyszedł. Oczywiście koszty były olbrzymie, wiele innych dziedzin gospodarki narodowej trzeba było wrzucić do lamusa, natomiast szpital w tej chwili, z tego co wiem, dobrze się ma, zresztą jest tutaj pan dyrektor Lembas i ja im osobiście zazdroszczę. Ale proszę Państwa, no, to jest już takie ostateczne rozstrzygnięcie. Sądzę, że do tego na razie chyba jest za wcześnie, żebyśmy rozmawiali na temat przejęcia szpitala na garnuszek miasta, ale to, co pan burmistrz powiedział, to należy mieć w kręgu ewentualnych rozstrzygnięć, które będą miały miejsce wtedy, kiedy sytuacja już naprawdę dojrzeje. Nie wiem, czy jest to w tej chwili właściwy moment, żeby już rozważać możliwość przejęcia szpitala na garnuszek miasta. Miasto miało oczywiście zdecydowanie lepszą kondycję od powiatu. Mam to porównanie, do którego już nie będę wracał. I stąd szansa powodzenia tej operacji jest na pewno duża. Ale wydaje mi się, że dzisiaj pierwszy raz się spotykamy i dobrześmy się spotkali. Usłyszeliśmy no, tutaj o problemach, ale faktycznie, tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, niestety lekarstwa na te problemy nie usłyszeliśmy. Ja powiem taki przykład osobisty. Moja teściowa leżała cały miesiąc na ERCE w szpitalu goleniowskim i muszę powiedzieć, że była z troską obsługiwana przez zarówno personel średni, jak i lekarski. I tutaj nie mam żadnych uwag. Nie mam uwag typu takich, jak pani Onyśko zaprezentowała, że lekarz nie chciał zejść do pacjenta, bo to jest wtedy kompromitacja lekarza i się z tym zgadzam, ale był problem inny. Problem inny. Moja żona, która chciała się dowiedzieć o stanie zdrowia swojej mamy, chciała udać się do lekarza na oddziale wewnętrznym. Natomiast pielęgniarka mówi: panie, niech pan już nie idzie. Ten człowiek nie spał całą noc, bo miał dyżur. On już ledwo żyje. On po prostu pada z nóg. O, i tu jest problem. Co zrobić, żeby obsada między innymi na oddziale wewnętrznym była taka, która stwarza możliwości normalnego leczenia. Tam statystyki pana prezesa wynikało, że tam jest 3 osoby personelu lekarskiego, tylko 3 etaty. Tylko z tego nie wynika, ile powinno być optymalnie na tym oddziale wewnętrznym. Podejrzewam, że znacznie więcej. Te 3 osoby to jest kropla w morzu, jedna jeszcze dochodząca. W każdym razie, proszę Państwa, już kończę. Jest problem przede wszystkim poprawy obsady personelu medycznego, a w dalszej kolejności sprawy finansowe, które no, być może w ostateczności gmina się za to weźmie, tak jak słyszeliśmy tutaj z ust pana burmistrza. No, co osobiście jest dla mnie zaskoczeniem, ale przykład dał Nowogród kiedyś. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan starosta. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, no nic bardziej mylnego niż chcieliśmy przekazać Państwu, żeby gmina przejmowała szpital. Absolutnie. My sobie z tym poradzimy. Nie tutaj nie przyszliśmy z panem prezesem, żeby płakać, bo nie taka nasza rola. Przekazaliśmy Państwu informacje i przede wszystkim przyjęliśmy zaproszenie pana przewodniczącego jako radni powiatowi. Jesteśmy tutaj po to, żeby Państwu, odpowiadając na zaproszenie, przedstawić aktualną sytuację szpitala i taki jest nasz cel. To uważam, zostało osiągnięte, to zrealizowaliśmy. Oczywiście poradzimy sobie z tym szpitalem i to, żeby było jasne, nie jest tak, że przychodzimy tutaj prosić
o przejęciu szpitala, bo znam też pismo pana burmistrza Czapli, gdzie rozmawialiśmy o współpracy, a finał był taki, że pismo wpłynęło zupełnie inne. Pozostawiam to bez komentarza. Dziękując państwu za możliwość wypowiedzenia się, mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja podyskutować o naszym szpitalu. Dziękuję panu przewodniczącemu, że Rada Powiatu mogła uczestniczyć w tym spotkaniu państwa posiedzenia Rady Miejskiej. I obiecuję państwu, że zrobimy wszystko, żeby ten szpital działał jak najlepiej i na pewno nie będziemy tutaj płakać, że jest źle. Przekazaliśmy informacje i na pewno w najbliższym czasie szpital będzie dobrze zarządzany przez powiat bez udziału gminy Goleniów. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Ja myślę, że najważniejsze jest, żeby przyświecało nam hasło współpracy. Wtedy łatwiej będzie nam rozwiązywać problemy dotyczące mieszkańców miasta, gminy i powiatu goleniowskiego. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Panie Przewodniczący, za tą wspólną inicjatywę dziękuję. Dziękuję państwu radnym Rady Powiatu, że przybyliście na sesję. Dziękuję za dyskusję. Ogłaszam 10 minut przerwy.